Vampire Survivors było takim sukcesem, że aż rozpoczęło falę podróbek Survivorio, Lonely Survivor, Endless Hordes? Otóż tak, drodzy państwo, House of Chaos zrobiło podróbę Vampire Survivors i teraz Mojang i Blackbird sprzedają to w Minecraft Legends i to sobie dzisiaj ogramy. Return to Hub. Okej. Okay. Myślałem, że ten płomyczek to jest broń. A, to są level upy! To jest drzewko skilli, o kurde, ej, nie spodziewałem się, że tu coś takiego będzie. Damage podstawowej broni zwiększony z 10 do 5. Tutaj. Maksymalny limit sojuszników zwiększony o 2. Potrzebujesz 5% mniej expa, żeby upgrade'ować. Czekaj, czy to rzeczywiście jest Vampire Survivors? Maksymalny limit ulepszeń zwiększony do 3. Ulepszenia mają limity? Okej, tu jest jakiś szczurek, tu jest broń. A, mogę sobie wybrać broń początkową. A, to działa tak? Dobra, to działa. Jak? A! Na duże tłumy może być mocne. A mieczek to po prostu miecz. O kurde, duży mieczek. To jest ciekawe. Nie wiem, czy jest najlepsze, ale jest ciekawe. Są trzy tryby. Jest tryb czasowy. Kurde. Nie wiem, co za tryby. Dawaj już tu w lewo. Co to jest? Level locked. A, bo tu są drzwi, kurde. A, ja to głupi jestem. Tu jest 9 poziomów? Okej. Okay. Przetrwaj przez 480 sekund. Ja myślałem, że ktoś ładuje, a to jest actually tło. Ej, kurde, ale trudno się tym gra. Zabiję jednego i mam 5%, okej. Okay. Nie muszę zbierać tego expa? Kurde, w Vampire Survivors właśnie ciekawe było to, że trzeba było zbierać exp. Że nie można było ciągle uciekać w jedną stronę i tak dalej. Czekaj, chyba coś zebrałem jednak? The hell is this? O, to jest upgrade. Nie, to nie jest upgrade. To jest piorun, który ma mnie bić. A, o kurde, myślałem, że mnie wywaliło z poziomu, a to jest upgrade. Mogę dostać zombiaka, wiewiórę albo płomienny miecz? Wiewióry były beznadziejne w Tower Defense, biorę miecz. Czekaj, czy... O, mogę teraz bić! Ej, a tymi laserami mogłem bić znacznie szybciej niż biłem wcześniej. Spoko, że te piorunki tak często biją. Ale kurde, ten miecz ma mały zasięg. Kurde, jakbym wziął miecz normalny, to by działało to lepiej, bym nie obrywał, jak próbuję ich bić. Dobra, spamimy po prostu laserkami i staramy się nie umrzeć. Ja tu w ogóle coś zbieram i wtedy maleje mi pryzmaryn. Co się stanie, jak będę miał 0%? Znaczy 0 pryzmarynu. Okej, mogę więcej ognia. Białe coś. Dawaj mi zombiaka. Co zrobi zombiak? Aha, zombiak po prostu będzie do nich biegał i ich bił. Tak? Tak. Tu gdzieś kule ognia latały, ale to nie byli przeciwnicy, tylko po prostu były takie kule ognia. Czyli jak te. Biki na przykład raszujące. O, i słychać. Słychać nawet skąd lecą. Ej, ten zombie nie jest w sumie taki zły. W sensie... Jak... Ale to jest straszne, jak oni ci tak typają. Daj mi... Pytajnik. A, pytajnik oznacza, że mogę tylko jeden upgrade jeszcze wziąć. Ale lipa, kurde. Trzy upgrade'y? A potem będę mógł zwiększyć to o kolejne trzy. Weź mi wiewiórę. Może ona będzie strzelać, bo zombie to muszę stać w miejscu praktycznie, żeby on bił. A wiewióra strzela. Rzuca granatami. Oła. Ej, to nie ma regeneracji życia? O, cholipka. To ja trochę sobie przerąbałem, bo powiedzmy, że zmarnowałem życie na... O! Czekaj, ale nie mogę więcej upgrade'ów, podobno. Wziąłem kolejny upgrade. Chyba wam coś nie zadziałało? Weźcie zombiaki, bijcie. No one ciągle za mną latają praktycznie. A jak już kogoś chcą walność, to raczej biją tam gdzieś randomowo, gdzieś dalej trochę. Nie. You found the lapis. O, lapisem się upgrade'uje. I teraz mam pryzmarynu 100. Czy to nie jest tak, że ten pryzmaryn jak spadnie do zera, to wtedy dostaję lapis? I z lapisu mam upgrade? Chyba tak. Dobra, dawaj mi tutaj życie. Odnów mi. Bo ja się boję, że zaraz coś będzie źle. 480 sekund to jest 8 minut. Ile już minęło? Nagrywam 10 minut. Czyli tutaj jestem chyba 5. Kurde, ale łatwo tutaj dostać upgrade. Ale tak mało jest tego? Dawaj mi ognisty miecz. A czekaj, ten ognisty miecz w ogóle jakkolwiek działa? Podpalam ich chyba tylko jak biję rzeczywiście mieczem. A tak jak walnę tym laserkiem, to on ich nie podpala, nie? No nie, nie podpaliło ich. Chyba. Chociaż, kurde, nie wiem. Weź tam, pokaż. Podpaliło ich? Podpaliło ich, ty! To ich podpala jednak. Tylko tam mało widać bardzo ten płomyczek. Tutaj bomby spadają. Czy to te moździerzowe rzucają? Czy tak po prostu sobie spadają?
Nie wiem, nagle się pojawiają. Dobra, tutaj weźmiemy się trochę, cofniemy. Pyk. Trzeba tam bić, tam gdzie jest ich dużo. Dobra, dawaj wiórę kolejną, niech ona strzela. Trochę mało ich jest jak na Vampire Survivors. Dawaj kolejną wiewiórę. Czekaj, bo pisało, że mam jakąś maksymalną ilość sojuszników, nie? Mam 4 wiewióry i 2 zombiaki. Dawaj mi wiewiór mnóstwo. O, wiewiór już nie mogę. Wiem, o co chodziło z tymi 3 upgrade'ami chyba. To były upgrade'y miecza. Czyli wziąłem 3 ognie i już teraz tego białego miecza nie mogę wziąć. Dobra, czyli to jednak działa, tylko po prostu ja nie rozumiałem, jak to działa. Ale jeżeli ktoś grał w Vampire Survivors i potrafi jakby farmić, to ten pierwszy poziom jest strasznie łatwiutki. Ja co chwilę mam upgrade'y. A zaraz ja będę miał full tych upgrade'ów i tylko życie będę mógł robić. Powiem wam, jest to ciekawe, bo jest znacznie więcej tych pułapek na ziemi i te magmy wszędzie latają. Jest to raczej mniej postawione na przeciwników, tak jak to było w Vampire Survivors z tym całym spamem, a bardziej na takie pułapki, co też jest ciekawe, ale w Vampire Survivors było znacznie ciekawsze. Jest to ciekawa odskocznia. I myślę, że ogram to całe, ale oj, boję się, jak to będzie później niezbalansowane. Oj, Tower Defense było nieźle zepsute. A też wymaksowałem. Survival level 1 goal reached. Co? Nie wiem, o co chodzi. First clear. What? Jakiś achievement? To pierwsze powiadomienie dochodziło mi o to, że jakby przeżyłem, przetrwałem. A, goal reached. I teraz mogę po prostu wyjść, zabić się i tyle. Ale mogę to kontynuować w nieskończoność, ile tylko chcę. No tak, żeby farmić. Teraz jest masa przeciwników, ja po prostu mogę robić tak, 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 pyk, 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 no dawaj, dawaj, weź mnie. Kurde, ale te upgrade'y kolejne już trochę takie droższe są. Już muszę 500 przeciwników zabić, żeby coś zupgrade'ować. Dobra, weźcie mnie już, załatwcie, nie? A zerek jest śmieszny, w sumie jest spoko. Możesz naprawdę bardzo dużo ich załatwiać. A czekaj, o co chodzi? A, przecież jest Return to Hub. A teraz przeszedłem do jakiegoś drugiego poziomu. Zapomniałem w ogóle, że jest ta funkcja. A czy przypadkiem jak był ten strzał, to czy on nie przebijał przez niego? On przez niego przebijał. O Jezu. To jest wciul lepsze. Dobra, co tu było? Obrażenia zwiększone podstawowej broni o połowę. Tutaj jest zwiększona liczba sojuszników. Czekaj, tu 0. Dobra, zdobyłem 5 punktów. Ale tu była 9. Dlaczego tu jest teraz 0? What? Mniej expa na upgrade'y i więcej upgrade'ów podstawowej broni bym na pewno chciał. Sojusznicy trochę są. Mogę to zaupgrade'ować jeszcze raz? O, dobra, teraz się zaktualizowało. Muszę 3 upgrade'y. No dobra, no to mniej expa i obrażenia podstawowej broni. Raczej no-brainer. O kurde, teraz jest dużo tych upgrade'ów. Upgrade dla miecza, który będzie się pojawiał podczas ranów. Upgrade dla różdżki, który będzie się pokazywał podczas ranów. Dobra, dobra, i upgrade dla łuku. To wezmę sobie chyba upgrade dla łuku. Łuk jest chyba najlepszy, bo laser był trochę niewygodny, że trzeba, wiecie, trzeba było uciekać i się wracać i strzelać. I jeszcze to ma odrobinę opóźnienie, tak, nie wiem, 1/3 sekundy. Także nie jest to aż tak wygodne. Tak samo jak w Tower Defense nie do końca było wygodne to bicie. Podstawowe obrażenia broni zwiększone o 10, czyli z 15 miałbym 25, to jest prawie dwukrotnie. Tu jest znowu limit sojuszników, tutaj jest 10% mniej expa. Tutaj jest jeszcze więcej upgrade'ów, ale weź mi pokaż ile. Do 4. Do 4? Tu jest do 3. Ale ja już miałem 3. Ja już miałem 3 przecież. To chodzi o to, że o 3 i o 4 zwiększasz? A tu co jest? Twoje efekty żywiołowe broni kombinują się na maksymalnym poziomie. Kombinują się na maksymalnym poziomie? Odblokowujesz mi jakąś synergię? Że jeżeli zupgrade'uję te upgrade'y na maksymalny poziom, to coś się stanie? Spróbuję. I daj mi więcej upgrade'ów. I robimy te białe upgrade'y. Nie robimy ognia teraz. Zobaczymy, co jest z tym białym. Dobra, teraz zobaczmy sobie ten drugi tryb. O, zbierz 750 golda. A gdzie jest gold? Dropi z nich. Ej, to będzie łatwiutkie. Po prostu trzeba ich dużo zabić. Kurde, ale ten łuk jest OP. Jak on przestrzeliwuje przez nich wszystkich. Ja myślałem, że to będzie działać jak różdżka i nie będzie przestrzeliwać. Tak, wiem, że na samym początku użyłem tej broni na tamtym jakby ziomku w lobby, ale jakoś to przeoczyłem po prostu. Tu jest zamrożenie, bo to jest woda. Teraz mam 5 upgrade'ów, okej. Nie, no to jest lód. Dawaj lód. Zobaczmy, co to będzie. Będzie was spowalniać, nie? Nie wiem, bo oni umierają na hita. Chyba, że ich nie trafisz w ogóle. Nie wiem, czasami to nie trafia ich w ogóle. What? O, a to jest chyba piorun. Coś takiego. Mhm.
To jest ogłuszenie, piorun to jest ogłuszenie. Uderzenie otchłani? Co to jest? Okej, to działa jak różdżka pod tym względem, że atakuje najbliższego przeciwnika, a nie losowego. Nie wiem, co robi to fioletowe. To wygląda... Chłop jest spowolniony. Ale mam też zamrożenie, które spowolnia... Czekaj. Wait a second. Wziąłem zombiaka, żeby nie zmarnować upgrade'a miecza. A to mi zmarnowało upgrade miecza. Nie podoba mi się to. Czyli muszę cały czas brać miecza. Ej, a teraz... Też jest... What? Może to jest liczba maksymalnych jakby broni? Czy ja mogę zobaczyć, jakie mam bronie, czy coś, cokolwiek? Nie, nie mogę. To jest po prostu tak niezrozumiałe, jak to działa, ale to chyba nie jest liczba upgrade'ów broni, tylko to jest liczba upgrade'ów wszystkich, a zwiększenie liczby sojuszników zwiększa ich maksymalny upgrade. I każdy z tych żywiołów ma jakąś ograniczoną też liczbę tych upgrade'ów. Elemental combo. Two of your elemental weapons effect have combined. O, to są synergie! Okej, okay, wali piorun. On sobie tak randomowo wali chyba. Nie w to, w co ja walnę, nie? Nie, w to, co ja walnę, to po chwili wali piorun. Ale nie wiem, z czym to się skombowało w ogóle. Ale to są kombosy, wow, ty! Ja nie sądziłem, że to będzie takie zaawansowane. W sensie, to jest Vampire Survivors i to... Synergia to jest podstawa tej gry. Ale nie sądziłem, że... No, myślałem, że to będzie taka prosta podróba po prostu. A to jest serio? Dobrze zrobione całkiem. No nie licząc tego, że jakby... To są legendy i to jest straszne ograniczenie tego. Nawet jakbyś, kurde, był bogiem programowania, to byś w legendach nie zrobił dobrych Vampire Survivors. Ale dobry algorytm szachów to już mógłbyś zrobić. Nie no, będę się śmiał z tych szachów. Ja pierdzielę, 2 minuty czekać na ruch przeciwnika. O Boże, zaraz zdechnę. Loot Collector... O, dobra, wygrałem! A, i First Clear chodzi o to, że jak pierwszy raz przejdziesz jakiś poziom, to dostajesz dodatkowy exp. Ej, dostałem tylko jeden upgrade? Tylko jeden lapis? Malutko. Dobra, wracamy się. Ej, tylko jedna synergia była. Jedna synergia. Z czym? Ulepszyłem na maksa ognisty i wszystko inne. Nie widzę tu nic. Chłopaki, weź mi wejść do poziomu i weź mi z niego wyjść. O, teraz wszystko widzę. Chętnie bym zobaczył jakieś combo, jakieś wyjaśnienie, jakąś tabelę. Nawet kurde, żeby twórcy wysłali Excela, czy cokolwiek. Upgrade do tego. I dobra, i tu jest czas. Muszę coś zrobić na czas, prawda? Bo w pierwszym musiałem przetrwać. O, to jest speedrun. Muszę zebrać jak najszybciej to złoto. To jest chyba najciekawszy tryb. Tak właściwie. Dobra, trzeba jak najszybciej te szczurki pozałatwiać. Dawaj mi to... No dobra, niech będzie. Zwierzaków nie biorę, biorę po prostu upgrade miecza i tyle. Miecza, no broni. Dawaj ich, załatwiej. Okej, okay. Znowu. I wziąłem ten sam upgrade, co wziąłem wcześniej. Czy teraz zmarnuje mi się miejsce, czy nie? Nie zmarnowało mi się miejsce, czyli rzeczywiście to jest liczba broni. No tak jakby, mam aż jedną broń. Fire aspect. Żeby to więcej biło. Dawaj fire aspect, więcej fire aspecta. Time run out? O Jezu, skończył mi się czas. Miałem zebrać ile? Zebrałem 200... 200 kilkanaście zebrałem. 200 miałem zebrać. Ziom. Prawdziwe Vampire Survivor. Triki, uniki i takie inne dziki. Fire aspect, jak najwięcej obrażeń, chociaż ja i tak ich one-hituję. Większość. Dobra, trzeba robić tak, żeby tutaj jak najwięcej ich obrywało. Tak to ładnie celować. Okej, okay. Dawaj więcej. Żadne spowalnianie i inne takie dziadostwa. Obrażenia, full obrażenia. To nie wiem, co to robi. Ty spowalniasz ich, czy jak? Chłop wydaje się chyba ogłuszony, czy cokolwiek. Nie, może to nie piorun ogłusza, tylko właśnie ten lód zamraża. Kurde, nie wiem. Dobra, wiem, że powinienem wziąć życie, ale nie biorę życia. Biorę damage, bo zostało mi jeszcze 10 szczurów. Weź ich szybko. Dobra, jest. 200 złota. Chłopaki, skończyłem. I co teraz? Nie ma powiadomienia żadnego. Na, completed. A w drugim? Ile by to było? 400 w 180. Czyli o połowę więcej czasu, ale dwa razy większy ten. Kurde. A tu trzeba upgrade'y trzeba jeszcze kupić. Dobra, to wydaje mi się, że to są na tyle krótkie poziomy, że ja tak właściwie mogę zrobić z tego jeszcze 2 odcinki, to skończymy. Drugi i trzeci poziom trudności w każdym odcinku po jednym trybie. Całkiem elegancko, czyż nie?
Ogólnie tak. Wygląda to na razie tak okej. Jakby wygląda to, że twórcy się postarali z tym, ale to są Legendsy i to bardzo ich ogranicza. Znaczy, no twórcy, to jest House of How. Czyli to nie jest ani Mojang, ani Black Bear, to są ludzie, którzy kiedyś pracowali dla Microsoftu. Obecnie chyba tworzą rzeczy dla Bedrocka? I teraz właśnie jeszcze robią te rzeczy. No i pracowali przez około rok nad samą grą. No ale tak, to kosztowało mi 25 zł, a za 20 zł możecie sobie kupić oryginalne Vampire Survivors, które jest 100 razy lepsze, albo zagrać na telefonie, co jest za darmo i nawet nie macie tam reklam. Możecie się ożywić i wtedy obejrzeć reklamę, ale to jest całkowicie opcjonalne. Także... no nie, nie polecam. Jest to ciekawe, jest to fajnie zobaczyć, ale jeżeli chcecie zobaczyć, to zobaczycie to u mnie na kanale i tyle. Nie opłaca się wam płacić 25 zł za takie coś. Także jedna super gra podrobiona, teraz podrabiamy kolejną... Subway Surfers. Znaczy, no tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku o szachach, tutaj wygląda na to, że to nie są trzy miejsca, w których możesz być, tylko tu możesz chodzić tak lewo-prawo, tak swobodnie. To już było dużo gier w tym stylu, że można było tak swobodnie chodzić. No i to jest po prostu kolejna gra z gatunku, ale tak się śmieję, że... Subway Surfers. No bo surfersy, nie oszukujmy się, to jest najbardziej popularna gra z tego stylu. Także tak, w tym odcinku tyle, może było, do zobaczenia i siema!